Gloria, 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 g
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ukochani Jezusie Chrystusie, cieszę się niezmiernie z tego, że jesteście, by skupić się wokół tajemnicy Chrystusa. Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Chrystusa naszego odkupiciela, brata i przyjaciela. Cieszę się, że tutaj przybyli ludzie, których nazywam swoimi przyjaciółmi. Cieszę się bardzo z tego, iż jest to liturgia ekumeniczna, w której uczestniczą ludzie różnych wyznań. W sposób szczególny dziś modlimy się w intencji ludzi cierpiących, w intencji ludzi bezdomnych, w intencji ludzi niepełnosprawnych, których również serdecznie witamy i chcemy powiedzieć Chrystusowe: kochamy was. W sposób szczególny w dzisiejszej liturgii będziemy się modlić w intencji zarówno tych, którzy przekroczyli drugą stronę życia, jak również w intencji tych, którzy cierpią tutaj, po tej stronie życia. Msza Święta sprawowana jest w intencjach zmarłych, w intencji księdza infuata Bogusława Wołomskiego oraz wszystkich zmarłych z kapituły Serce dla Serc. Modlimy się w intencji siostry Alicji Romanowskiej, która organizowała chyba pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Osób Bezdomnych w Krakowie, Chleb Światło. Człowiek o wielkim sercu, o którym za życia mówiono, że był aniołem służby zdrowia. Modlimy się w intencji mojego serdecznego przyjaciela, który rok temu odszedł do Krainy Wiecznego Szczęścia, Ewuni Kilian, która zmagała się ze złamanym kręgosłupem przez całe życie i która do końca dawała świadectwo miłości do Chrystusa ukrzyżowanego. W tej Eucharystii prosimy również o uzdrowienie małego Bruna i Zygmunta. Kochani, oni bardzo cierpią i cierpią ci, którzy ich kochają. Ogarnijmy ich swoją modlitwą. Modlimy się w intencji chorych, włączonych w ekumeniczny łańcuszek modlitwy uzdrowienia. Łączą się z nami dzisiaj ludzie z różnych kościołów chrześcijańskich, którzy zapewnili mi o tej łączności duchowej. Łączy się Kościół prawosławny, który dostawił specjalne przesłanie. Cieszymy się z obecności księdza parafii rzymskokatolickiej, księdza Waldemara. Cieszę się z obecności naszego drogiego brata pastora Roberta Hartyniuka i z moich tutaj kochanych księży dziekanów, którzy przyjechali, którą dzisiaj poświęcimy w Tarnogórze, i ksiądz dziekan Mówiący Sołtys. Kochani, każdy z nas teraz składa swoją ofiarę na tym ołtarzu. Składamy ofiary cierpień naszych. Składamy ofiarę z wszystkiego, co boli w życiu, i łączymy się bardzo mocno z Jezusem Chrystusem, który żyje i który zmartwychwstał. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu braci i siostry, że Was usłyszałam, myślą mową, uczynkiem i zaniechaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przepowiadam Najświętszą Maryję za Przedziewicę, wszystkich aniołów, świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Ci wszyscy, którzy pragną przystąpić do spowiedzi świętej, niech uczynią ratunek sumienia, przypomnij sobie, kiedy byś bardzo spadł w spowiedzi, czy naprawdę wierzono na przed ciebie zło, czy wyrównałeś krzywdy, bo przecież po każdej spowiedzi trzeba pamiętać o zadośćuczynieniu Panu Bogu i bliźniemu. Przypomnij sobie grzechy, które popełniłeś względem Pana Boga, grzechy
zaniedbania modlitwy porannej, wieczornej, mszy świętej niedzielnej, świątecznej, grzechy przeciwko imieniu Bożemu. Czy Panu Bogu ogłaszałeś poprzez wiarę, wstyd, wróżby, zabobony, horoskopy tak popularne obecnie? Czy zgrzeszyłeś przeciwko swoim rodzicom? Czyli szanowałeś, w szczególności jeśli są w starszym wieku bądź chorzy, czy opiekowałeś się nimi? Przeciwko piątemu przykazaniu, przeciwko życiu i zdrowiu własnemu i cudzemu. Czy szanowałeś życie i zdrowie swoje własne i cudze? Grzechy przeciwko szóstemu przekazaniu, nie cudzołóż, popełnione myślą i uczynkiem, a także w mowie. Grzechy przeciwko dobrom materialnym, czy sprzeszyłeś kradzieżą, bądź też pożyczką, a nie oddaniem. Zniszczyłeś, a nie oddałeś, nie naprawiłeś. Grzechy przeciwko dobremu imieniu ludzi. Kłamstwo, oszczerstwo. Inne grzechy, które sobie przypominasz. A teraz żalem wyznaj je przed Bogiem, który zna nasze myśli, nasze słowa, nasze pragnienia, nasze uczynki. I dlatego też z pokorą stajemy przed Bogiem. Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem odpuszczenia grzechów. Z całego serca żałujmy. Bóg żałuje zamiast złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w niegrzesznym do poprawy dążącemu. W duchu pokuty proszę odmówić 3 razy Ojcze Nasz, 3 razy Zdrowaś Maryja i pod Twoją obronę prosząc o błogosławieństwo Boże dla całego tutaj zgromadzenia, jak również o to, aby Pan Bóg obdarzył zdrowiem chorych i cierpiących, za których dzisiaj się modlimy, a także życiem wiecznym tych, którzy od nas już odeszli, a którzy wspominani są w tej mszy świętej. Jeżeli jednak wyrządziłeś krzywdę bliźniemu, krzywdę moralną albo materialną, spoczywa na Tobie obowiązek wyrównania tej krzywdy bądź szkody. A teraz żałujcie za grzechy, bijcie się piersi, a zaś udzielę Wam rozgrzeszenia tym, którzy do spowiedzi przystąpili. Pan nasz Jezus Chrystus niech Was rozgrzeszy i ja mocą i przez Niego damo rozgrzeszę Was ze wszystkich grzechów Waszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej, wszystkich świętych, niech Wam dopomogą do osiągnięcia żywota wiecznego. Amen. Idźcie w pokoju, a nie grzeszcie więcej. Tylko Ty się wyższy, Jezu Chryste.
Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuiste zbawienie wierzące, wysłuchaj nasze prośby za naszych braci i siostry chore, dla których błagamy o pomoc i ocalenie. Aby odzyskali zdrowie i składali Ci dzięki w Twoim Kościele przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stąd na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i otworzyli sobie posąg cielca uranu z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął silnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem.
ale miłosierdzia wystąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa ta mowa, w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć w żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków nieświetlnemu, niewidzialnemu i jednemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Wszyscy i celnicy, i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrani faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych, z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Ukochani Jezusie Chrystusie, ponieważ otrzymałem telefon, iż ksiądz Mitran Jan Łukaszuk, proboszcz parafii prawosławnej Stełma, nie dojedzie na dzisiejsze uroczystości, prawdopodobnie może się troszkę spóźni, bo ma awarię samochodu. Przypada mi ten czas podzielenia się krótką refleksją na temat dzisiejszej Ewangelii. Nasz Pan Jezus Chrystus, odkupiciel i przyjaciel każdego z nas, zwyciężył przez miłość z krzyża i dał nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Jest jak ten pasterz, który zostawia 99 owiec, idzie szukać tej jednej, zagubionej, która nie może się odnaleźć. Kochani, dziś obok ornamentacji słów metropolity Platona, bariery pomiędzy sobą znoszą ludzie, ale one nigdy nie sięgają nieba, poświęcimy
ikonę z Teze, kopię ikony z Teze, ukochaną ikonę brata Roże, Jezus i przyjaciel. Kochani, na kartach Pisma Świętego możemy znaleźć określenia, którymi Jezus Chrystus odnosi się w stosunku do nas. Nazywa nas przyjaciółmi. Wielkie przesłanie objawia się również w słowach, które wypowiedział nasz Pan i Zbawiciel. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Ta ikona właśnie to symbolizuje. Żyjemy w czasach, w których pojawiają się bariery. W sposób szczególny widzimy to w polityce, ale i w naszym życiu. Barier doświadczają osoby bezdomne i niepełnosprawne. Barier doświadczamy również w relacjach intereklezjalnych. Ale te bariery mocą Bożą można pokonywać, bo Bóg mocą działającą w nas, jak powiada apostoł, może uczynić nieskończenie więcej niż o to prosimy czy rozumiemy. No i liczy się tylko miłość. Chciałbym prosić, aby drugą część kazania powiedział Piotruś. Bardzo proszę. Ksiądz Jan Twalowski napisał piękny wiersz. Mój Bóg jest głodny, ma chłopę cało i srebra. Nie ma pieniędzy, ma wysokie katy i srebra. Wyglądny, złomny, stąd zadany. Mój Bóg miłością na kamień się daje. Kochani, te słowa księdza Jana Twardowskiego, które pięknie wyrecytował nasz Piotruś, mówią o czymś, co jest istotą naszego powołania w Kościele Chrystusowym, obojętnie do której denominacji chrześcijańskiej należymy. Bóg jest głodny naszej miłości. I to jest nasze powołanie, abyśmy w tej miłości walczyli o to, aby właśnie ten świat się przemieniał. Nie gdzieś jakiś inny świat, tylko ten, który jest wokół nas. Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy. Bo liczy się tylko miłość. Ku pamięci tych słów poświęcone zostaną zaraz dwie ikony. Pierwsza z nich, o której wspomniałem, w Teze. Druga ikona Jasnej Madonny z Tarnogóry, z polsko-katolickiego sanktuarium maryjnego. O modlitwę przy ikonach i błogosławieństwo poproszę kochanych gości, którzy przybyli do naszej świątyni. Pomodlenie nasze w imieniu Pana, który z Panem nieba i ziemię. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętej Twoi. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. O błogosław ten obraz przedstawiający Chrystusa Pana z
przyjacielem, którym jest każdy z nas. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętych pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na tę ikonę i pozostanie z nami na zawsze. O przeczytanie karty ekumenicznej, fragmentów karty ekumenicznej, pod którą podpisały się kościoły, kościół rzymskokatolicki i kościoły należące do Światowej Rady Kościołów. Karta ekumeniczna. Wytyczne dla rozwoju współpracy kościołów Europy. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jako konferencja kościołów europejskich i Rada Konferencji Episkopatów Europy żywimy własne postanowienie wystrzec i rozwijać wspólnotę, która się wytworzyła między nami. Wspólnie słuchając Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, wyzwani do wyznania naszej wspólnej wiary i wspólnego działania zgodnie z poznaną prawdą, chcemy dać świadectwo o miłości i nadziei. Wierzymy w jeden święty katolicki i apostolski Kościół. Starając się zachować jedność ducha, wspólni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Nasze podstawowe ekumeniczne zadanie polega na tym, aby tej jedności, która jest zawsze darem Bożym, nadać widzialny wyraz. Zobowiązujemy się do przezwyciężania poczucia samowystarczalności, odrzucania uprzedzeń do starania się o wzajemne poznanie i życie dla siebie nawzajem, do współdziałania na wszystkich szczeblach życia kościelnego, tam gdzie istnieją do tego przesłanki, a temu nie powinny przeszkadzać racje wiary lub cele wyższej wagi. Zobowiązujemy się do ochrony praw mniejszości i pomocy w usuwaniu nieporozumień i uprzedzeń między kościołami większości i mniejszości w naszych krajach. Zobowiązujemy się modlić wzajemnie za siebie i o jedność chrześcijan, poznawać i cenić nabożeństwa i inne formy życia duchowego i innych kościołów. Zobowiązujemy się podążać w kierunku wspólnej Eucharystii, prowadząc dialog międzykościelny oraz popierać organizacje środowiskowe kościołów i sieci ekumeniczne, które biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę dzieła stworzenia. Zobowiązujemy się występować przeciw wszelkim formom antysemityzmu i antyjudaizmu w Kościele i społeczeństwie. Zobowiązujemy się dążyć do dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli, podejmować z nimi problemy będące przedmiotem wspólnej troski i świadczyć wobec nich o naszej wierze chrześcijańskiej. Zobowiązujemy się usłuchać apostolskiego napomnienia listu do Efezjan i dążyć usilnie do osiągnięcia wspólnego rozumienia zbawczego oraz Chrystusa w Ewangelii. Zobowiązujemy się działać w mocy Ducha Świętego na rzecz widzialnej jedności Kościoła Jezusa Chrystusa w jednej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnie uznanym chrzcie i społeczności eucharystycznej, jak również we wspólnym świadectwie i służbie. Wydawanie wspólnego świadectwa i przyjęcie postawy służebnej. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nasza wiara pomaga nam wyciągać wnioski z przyszłości oraz czynić naszą wiarę chrześcijańską i miłość bliźniego źródłem nadziei.
Na fundamencie naszej chrześcijańskiej wiary pracujemy na rzecz Europy wrażliwej na problemy ludzkie i społeczne, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe wartości. Pokój, sprawiedliwość, wolność, tolerancja, uczestnictwo i solidarność. Przywiązujemy też duże znaczenie do nadrzędnej troski o ubogi, głęboko poszanowania życia, wartości małżeństwa i rodziny, gotowości przebaczenia i wszechogarniającego miłosierdzia. Jezus Chrystus jako Pan jednego Kościoła jest naszą największą nadzieją na pojednanie i pokój. W Jego imieniu chcemy nadal kroczyć w Europie wspólną drogą. Prosimy Boga o przewodnictwo przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław Panie ten obraz. Niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jako ona naśladowali Chrystusa Pana naszego. Wyznajmy wiarę w jednego Boga. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On do nas ludzi, dla naszego zbawienia, sam jest nieba, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod nadzwyczajnym władzą, rozpoczęty i podżegany, gdy znak się stał przyjacielu, jak wyznanie pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłości wiecznej. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia, z którego wypływa cała nasza zdolność do życia w szczęściu, prosimy Cię, ześlij swego Ducha, Ducha miłości, aby przeniknął nasze serca i abyśmy żywą wiarą zanosili modlitwy do Ciebie i zasłużyli na ich wysłuchanie.
i działać w mocy Ducha Świętego na rzecz oddzielnej jedności Kościoła Jezusa Chrystusa w jednej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnie uznanym chrzcie i w społeczności eucharystycznej, jak również we wspólnym świadectwie i służbie względem bliźnich. Ciebie prosimy. Z Kalkuty, ojca Mariana Żelazko, patriarki Rumunii, protoklasta, aby dobry Bóg Ojciec wszelkiego miłosierdzia obdarzył ich wielkim szczęściem niebieskim. Ciebie prosimy. Aby Ojciec Miłosierdzia przyjął je do nieba. Na Twój głos i służyć wiernie naszemu narodowi.
Módlmy się za stowarzyszenie Chleb i Światło, Otwarta Dłoń, Kres, Ocalenie, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezdomnych, aby cieszyły się błogosławieństwem u Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich zmarłych z rodziny, serce dla serc, aby Pan Bóg dał im niebo i wielkie szczęście. Ciebie o to prosimy. Tobie powierzamy swe życie, gdyż wierzymy, że Tobie zależy na nas. Tobie chwała i moc na wieki wieku. Oh.
naszego życia, przyjmij modlitwy i dary, które składamy, aby wyprosić Twoje miłosierdzie. Przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca zaprosimy Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Panie Ojcze miłosierny. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie. Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, brata i przyjaciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzucanych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty, Boże, jesteś Ojcem Świętym i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. I zjednoczeni z aniołami i świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, nieustannie wołając. Święty, 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 Panu zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Tuwej i Ziemi Niebańskie, Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak niegdyś uczniom w Emaus, wyjaśnia nam dziś Pismo Święte i na ołtarzu łamie dla nas chleb. On w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię, Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia chwały. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż szedł do chwały zmartwychwstania. Ty go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna.
umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, naszych biskupów, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia zmartwychwstań. Spraw, aby nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii, umocnij więź jedności między wiernymi kapłanami, między kapłanami z naszym biskupem Wiktorem, między biskupami. W świecie rozdartym niezgodą niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz, zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi. Wychwalamy Ciebie, Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panią, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy spokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu i życiowego nieszczęścia w pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu w Betlejem aniołowie miłości zwiastowali ziemi pokój. W dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do prawdziwej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Czekamy sobie znak pokoju.
Yeah.
Cię. Boże, Ty przy Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy Cię taką czcią okazać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców tego odkupienia, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Ukochani, w tym miejscu pragnę wszystkim Wam podziękować. Tak naprawdę byłaby to najdłuższa litania chyba na świecie. Ja bym tak zaczął każdemu z osobna dziękować za to, co spotkało mnie ostatnio, a spotkało mnie wielkie dobro ze strony Waszej. Wielka przyjaźń. A dzisiaj czcimy właśnie w naszym sanktuarium, w cudzysłowie, maleńkim kościółku, choroble, czcimy przyjaźń. Każdy z nas gdzieś to w swoim sercu nosi, więc dziękuję, kochani, za przyjaźń, za życzliwość, za to, że gromadzimy się razem. Na modlitwie zrodziła się taka intencja biesiady ekumenicznej. Za chwileczkę, kochani, zapraszamy wszystkich gości na biesiadę ekumeniczną do Domu Kultury. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali liturgię. Dziękuję zespołowi tutaj pieśni tańca chyba, tak? Nadburzanie. Dziękuję zespołowi Akord, który też uświetli naszą biesiadę w Domu Kultury i zespołowi, w zasadzie powinienem na pierwszym miejscu wyróżnić, bo to jest zespół naszych kochanych gości, zespół młodzieży, który prowadzi pani siostra Agnieszka Hartwelu. Wielkie Bóg zapłać za to, że jesteście, a teraz w sposób szczególny jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pokonują bariery. Bariery bezdomności, bariery niepełnosprawności, którzy pokonują bariery ekumeniczne, które bywają różne. Dziękuję Wam za Wasze serca, za Waszą przyjaźń. Tu modli się z nami wielu ludzi należących do różnych stowarzyszeń w Polsce. Kochani, są osoby, które mają takie funkcje, że nie jestem w stanie zapamiętać. Modli się z nami wiceszef Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, szef Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niepełnosprawnych i mój serdeczny brat, przyjaciel, pan Andrzej Szała, który przybył do nas, jednocześnie reprezentuje kapitułę wyróżnienia Serce dla Serc. Kochani, czy jest wśród nas Tadziu Mięczak? Nie ma. Ale jest wśród nas Ania Koba. Bardzo bym prosił, żeby Anulka Koba tutaj wyszła na środek kościółka. Jest? Była gdzieś tutaj. Jest, bo ja chciałem coś tutaj wręczyć. A Ania Koba, proszę Państwa, jest osobą, która maluje aniołów. To jest rekord świata w malowaniu aniołów. Zauważyliście, że w naszej świątyni też jest dużo takich inspiracji anielskich. Ja się zaraziłem od Ani tą inspiracją, Anulko. I chcę Ci bardzo podziękować za to wielkie Twoje dzieło. I chciałbym Tobie wręczyć tą ikonkę, malutką ikonkę, która została dzisiaj poświęcona w naszym kościółku, a która symbolizuje właśnie przyjaźń, bo fajnie jest, jak ludzie się przyjaźnią. A Twoje serce jest pełne miłości i przyjaźni. Jesteś osobą niezwykle utalentowaną w dziedzinie sztuki sakralnej. Dlatego to wręczam dla Ciebie u pamiątce. Jacy są jeszcze uczestnicy warsztatów terapii? Bardzo proszę tutaj o to, żeby przyszli do ołtarza. Czy jest Adrianek? Czy jest Adrianek? Jest. Thank you.
Adrianku, twoim tematem naczelnym, twoim tematem zainteresowań jest Kościół. Bardzo często mówisz o różnych programach kościelnych i nie informujesz, co się dzieje w świecie Kościoła. Dlatego bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że tak kochasz Pana Boga. I tutaj na pamiątkę przekazuję tobie tą ikonkę. Jest jeszcze z nami brat Zalichta Arkadiusz. Arek też również chciałem tobie przekazać tą ikonkę, która symbolizuje przyjaźń, a wiem, że twoje serce bardzo kocha przyjaciół. Także niech ta ikonka przypomina ci o tych ludziach, których twoje serce kocha. Zapłać. Bardzo proszę, aby jakiś przedstawiciel kresów podszedł tutaj. Bracie Ryszardzie, wiem, że bezdomność jest inspiracją tego serca i odpowiedzią na to, co czujesz w sumieniu. I wiem doskonale o tym, że na twoich drogach jest dużo ludzi przyjaznych. Mieliśmy dzisiaj okazję spotkać naszego wspólnego przyjaciela. Miło się dowiedzieć o tym, że się ma wspólnego przyjaciela. Prawda? Dlatego składam to w twoje ręce. Gdzie jest ktoś z ocalenia? Sama nazwa ocalenie, kochani, bardzo dużo mówi. I to fundacja w Polsce, która w statusie ma tą kartę ekumeniczną, którą byśmy dzisiaj przeczytali w kościółku. I w statucie ma to dzieło ekumeniczne, które powinno być dziełem przyjaźni. Obyście z pomocą dobrego Pana Boga szli tą drogą, czyli Boża. Basiu, to jest miło. Basia jest moim serdecznym przyjacielem z warsztatów terapii zajęciowej, która ma wspaniałego syna, który jest coraz bardziej grzeczny, wzrasta w miłości i przyjaźni. Z Basią wiąże nas długoletnia przyjaźń, ponieważ wiele lat uczestniczyła w warsztatach terapii zajęciowej. No i Basiu też odkrywaliśmy wspólnie, co to znaczy przyjaźń, chociażby w warsztatach terapii zajęciowej. Dlatego bardzo prosiłbym ciebie, żebyś przyjęła. Kochani, tak naprawdę w moim zamierzeniu było, żeby wszystkim wam wręczyć te ikonki. Ale no, może na następny raz, albo jakoś doślę pocztą, bo no, wszystkim chciałem wręczyć, ale wręczę jeszcze, kochani, jednej osobie. Tu się uśmiecha pan Andrzej Szała, który jest no, tą osobą, o której mówiłem, nie mogę wymówić tych tytułów, bo są bardzo skomplikowane. Andrzejku, dziękuję ci za twoją służbę na rzecz osób niepełnosprawnych, a nie ma służby bez przyjaźni. Dziękuję. Ja sobie też w sercu chowam przyjaźń z księdzem. Dziękuję bardzo. Kochani, ta nasza liturgia dzisiaj dość taka odświętna. Chciałem powiedzieć, że tak ogólnie podziękowałem za waszą przyjacielską dłoń. Chciałem również podziękować za tą przyjaźń w organizowaniu biesiady ekumenicznej. Zapraszam wszystkich na biesiadę ekumeniczną i jak mi ktoś ucieknie, to anatemy. Tak! Zapraszam wszystkich. W Domu Kultury jest już wszystko przygotowane, a dzięki, nie dzięki mnie, nie dzięki mojej parafii, tylko dzięki łańcuszkowi ludzkich serc. Dzięki temu, iż ludzkie serca nastawione są na ekumenizm, na przyjaźń, na prostotę i chcemy chyba wspólnie walczyć, żeby ten nasz świat był taki prosty, przyjacielski. O to właśnie chyba chodzi. A według mnie to w ogóle bez przyjaźni, to wszystko jest nonsensem w życiu. To jest ogromny, wielki nonsens. Liczy się tylko miłość i liczy się tylko przyjaźń. Więc
zapraszam na tą biesiadę, ekumeniczną do Domu Kultury, ale zanim udzielimy wspólnie, bardzo bym prosił również księdza o to, żebyśmy wspólnie udzielili ekumenicznego błogosławieństwa, również drogiego pastora, bardzo prosimy, żeby tutaj do nas podszedł. Ale jeszcze w międzyczasie prosiłbym, aby brat Andrzej przeczytał coś na temat serca. Drodzy Państwo, o sercu jest wiele wierszy, dlatego że wśród wyróżnionych było wielu również poetów. Chciałbym dopowiedzieć, że sam twórca medalu Serce dla Serca, czasem była Bogusław Wołyński, był również poetą i chyba jego wiersz przeczytam, bo jest dość krótki, ale oddaje w zasadzie sedno tego wyróżnienia. Może dwa słowa księdze jeszcze na temat księdza Bogusława, skąd się wziął medal Serce dla Serca. Ksiądz Bogusław był wielkim społecznikiem, wiele robił dla szczególnie dzieci, ubogich, niepełnosprawnych i w którymś momencie się zorientował, że nie jest sam, że wiele osób robi to bezinteresownie i stąd stworzył takie wyróżnienie jak medal Serce dla Serca. I od tego, tak to się zaczęło, było to ponad 22 lata temu. A teraz króciutki wiersz księdza Mikołaja Bogusława Wołyńskiego. Mieć serce to mało, dbać o serce to mało, być sercem dla serc to dużo, śmierć wówczas jest wejściem w odwiecznie bijące serce. Taki wiersz ksiądz Bogusław stworzył ku chwale wszystkich wyróżnionych. Mam jeszcze parę innych wierszy, również pisanych i przez poetów świeckich, ale również przez kapłanów, nawet z Kościoła Polsko-Katolickiego, ale to myślę, że na tej biesiadzie jeszcze się podzielimy informacjami. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć na temat naszego nieobecnego brata, który jest chyba w podróży, ale wrócił z podróży zagranicznej. Brat Tadeusz, należący do Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, cały czas pisze, rysuje kościoły. Znów, tak jak Ania Kowa jest rekordzistką świata w malowaniu aniołków, tak Tadzio jest po prostu bezkonkurencyjny w malowaniu świątyń różnych kościołów. To jest prawdziwy ekumenista. Ten kościółek jest jego dziełem, piękny kościółek, ale również dziełem dzieci. Dzieci, które mieszkają w Kresie, są w stowarzyszeniu dla ludzi bezdomnych, jak również Kasia tutaj swoją kredkę dała i wspólnie powstało piękne dzieło sztuki, bym powiedział, integracyjnej w ekumenizmie i miłosierdziu. Ten oto kościółek. A ponieważ brat Tadeusz jest osobą niezwykle oddaną w prostocie swego serca dziełu ekumenizmu, dlatego proszę, żeby teraz wystąpiła tutaj pani Halinka Zalichta. Która reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Chorodne. W Chubieszowie, przepraszam, to chorobę chodzi mi po głowie. Halinka. Reprezentujesz stowarzyszenie, którego ja też członkiem jestem. Chciałem, abyś przyjęła dla Tadzia jako znak i symbol jego pracy ekumenicznej ten medal Serce dla Serc w dziedzinie ekumenicznej, ponieważ ten człowiek jest wielkim ekumenistą w prostocie swego serca. Proszę o przekazanie dla Tadeusza tego medalu. Przyjmijmy, kochani, Boże błogosławieństwo. Bardzo proszę tutaj kochanych przyjaciół z Kościoła Siostrzanych, osoby duchowne, o to, abyśmy wspólnie udzielili błogosławieństwa.
Pan z wami. Niech Pan was błogosławi, niech was szczerze, niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami. Niech oczy swoje zwróci ku wami, obdarzy was szczęściem, miłością, pokojem. Niech dobry Pan wspaniale w Jezusie Chrystusie spełni wasze pragnienia. Życie szczęśliwe i błogosławione niech wam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Dziękuję.
dobrze. Gdzie utrzymać kartę? Zaprezentuje nam. Ja może zanim tutaj oddam mikrofon gospodarzowi, chciałabym podziękować za zaproszenie, ponieważ przyjaźni się z księdzem Januszem Kucharskim od kilku lat. Znamy się zawodowo, bo miałam ogromną przyjemność spotykać księdza Janusza Kucharskiego w szkole, w której jestem dyrektorem. Pomagał rozwiązywać problemy moich uczniów. Ta współpraca układała się naprawdę wspaniale. Jestem bardzo wdzięczna księdzu Januszowi Kucharskiemu za każdą poradę, za każde dobre słowo i za pomoc w rozwiązywaniu właśnie tych trudnych spraw moich uczniów. Ale dzisiaj tutaj jestem nie jako dyrektor szkoły, ale jako przyjaciel. I cieszę się bardzo, że w Kościele było tak dużo mówione dzisiaj o przyjaźni. Dzisiaj przed Państwem wystąpi w takim krótkim układzie grupa młodzieżowa z naszego Kościoła. Grupa młodych ludzi, którzy tańczą na chwałę Boga. Tańczą nie dla chwały tego świata, nie dla przyjemności ciała, ale na chwałę naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I utwór, który będziecie Państwo słyszeli w trakcie układu, jest to piosenka, w której wychwalany jest Jezus Chrystus, jest uwielbiany Bóg. Także i piosenka, którą będziecie słyszeli, i wszystkie ruchy są na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zachęcam Państwa do tego, aby obejrzeć ten układ i zobaczyć, że młodzi ludzie dzisiaj w XXI wieku chcą robić coś dla Boga i że daje im to wiele przyjemności. I myślę, że będziecie Państwo zadowoleni takim właśnie występem. Nasuwają mi się, Agnieszka, dwa wersety Pisma Świętego. Dobre słowo jak miód. Dziękuję za ten miód. Nie będę mówić, jak się to kończy, wszyscy wiemy, kochani. A drugie wersety, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko, czy tańczycie, dodaję, wszystko na chwałę Bożą. Thank you.
Szatan pokonany, Jezus, łamany, śmierć, moc, Jezus jest Pan.
jest Panem, Jezus 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 jest Panem, bo nas zawsze. Czcigodny brat Andrzej, ja może podejdę. Jest przyjacielem świętej, był przyjacielem świętej pamięci księdza Tadeusza Białobrzeskiego, o którym jeszcze kilka słów później powiemy. Mieli do nas dotrzeć przyjaciele ojca Mariana Żelazko, który kiedyś był wyróżniony tym wyróżnieniem, o którym była mowa. A brat Andrzej jest osobą, która zachwyca się poezją religijną, prawda? A również jego życie staje się poezją odnośnie służby bliźniemu. Pełni teraz te najwyższe funkcje, jakie może pełnić, razem z panią Rugalską, tak? No i jednocześnie ma takie niekonwencjonalne spojrzenie na człowieka. Takie elastyczne spojrzenie na człowieka, w którym ja bym powiedział, że językiem biblijnym spotykamy Boga. I chciałbym tutaj oddać Andrzejkowi ten mikrofon. Dziękuję ślicznie. Ksiądz Janusz bardzo dużo powiedział, ale może ja uściślę. Zacznę od siebie. Jestem inwalidem pierwszej grupy, pochodzę na protezę. Na szczęście nie widać, ale dał Bóg, że się tak to udało. Po drugie, to się stało 27 lat temu, więc od 27 lat nie skazuję się niepełnosprawności ani w ogóle, a od 18 lat prowadzę stowarzyszenie Lubelski Związek Inwalidów Nowomówionych. 8 lat temu żeśmy stworzyli federację wszystkich organizacji osób niesprawnych ruchowo w Polsce. Federacja powstała przy współudziale 24 organizacji z całej Polski. Natomiast 4 lata temu wraz z Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych i Stowarzyszeniem Osób z Pośledzeniem Umysłowym stworzyliśmy Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które reprezentuje polskich niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że dosłownie za 2 tygodnie bierzemy udział w takim generalnym posiedzeniu Unii Europejskiej w Brukseli. To jeżeli chodzi o niepełnosprawności. Tak jak powiedziałem, szefem tego Polskiego Forum jest właśnie pani Krystyna Mrugacka, którą rozumiem, że państwo dobrze znacie, bo ona bywa tutaj, prawda? Ja jestem jej zastępcą w tymże forum. Natomiast głównym działaniem forum to jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych jako takich i wobec rządu Rzeczpospolitej i polskich niepełnosprawnych w Unii. Mało tego, dosłownie 3 tygodnie temu, że zostaliśmy powołani przez Rzecznika Praw Obywatelskich do zespołu eksperckiego, który zajmuje się tylko sprawami osób niepełnosprawnych. To tyle, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych jako takich. Natomiast jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, tak powiem, o której wspomniał ksiądz Janusz. Tak się stało, że 12 lat temu zostałem właśnie za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wyróżnionych medalem Serce dla Serc i w tym momencie coś w człowieku się złamało i zaczął widzieć ogrom ludzi, którzy innym dobrze robią. Co prawda ja to robiłem, ale nie patrzyłem w koło siebie, po prostu robiłem. Dopiero przed powrotem i to uświadomiłem. Tak jak wspominałem uprzednio już w dwóch słowach, ksiądz zajmował się oprócz całą pracą już pasterską, zajmował się również głównie dziećmi
za rodzin ubogich, dziećmi niepełnosprawnymi, opiekował się wszystkimi sierocińcami w Lublinie. Nie wiem, ksiądz Janusz pewnie tego nie stosował, być może wspominał, ewenement chyba w skali przynajmniej Polski. Ksiądz Bogusław kiedyś zamiast modlitwy, prawda, jako pospowiedzi, jako tej pokuty, oprócz tego wyznaczał również pokutę rzeczową. Pewnie Państwo przypomnijcie takiej idei, bo jeżeli to było w maju, to prosił, żeby przynieść do kościoła cukierki, czekolady, bo on się opiekował dziećmi ubogimi, trzeba było 1 czerwca dać dzieciom słodycze. Jeżeli to był czerwiec, to była pokuta w postaci konserw mięsnych, rybnych, bo ksiądz Bogusław wysyłał dzieci na kolonie i trzeba było te dzieci wyżywić na tych koloniach, prawda? Więc te konserwy się przydały. Jeżeli to był lipiec czy sierpień, to trzeba było oddawać zeszyty, ołówki, pisaki, wszystkiego rodzaju, bo trzeba było dzieci ubogie wyposażyć do szkoły. Także w ten sposób ta praca ekumeniczna była powiązana z pomocą potrzebującym. Oprócz tego ksiądz Bogusław pisał wiersze, jeden z nich Państwu już czytałem, ale się okazało, że nie tylko on pisuje te wiersze, że wiele, wiele osób pisuje wiersze. Tak się złożyło również, że z czasem kapituła, która została powołana przez księdza Bogusława i praktycznie w tym składzie pracuje do dzisiaj, rozszerzyła zakres przyznawanych medali. I tak, medale otrzymuje się w dziedzinie ekumenizmu, za co w tym roku został wyróżniony dzięki właśnie Państwu ksiądz Janusz. Serdecznie gratuluję jeszcze raz. Ale medal jest również nadawany w dziedzinie służby dzieciom, służby ludziom, ratowania życia. Tu jest taki ewenement, bo jeżeli wszystkie inne medale są przyznawane za wieloletnią pracę, to jedyny medal, który za jeden akt jest nadawany, to właśnie medal za ratowanie życia. W tym roku był wyróżniony pan, który oddał nerkę, młody człowiek, 40-letni, oddał nerkę drugiemu 40-latkowi i to jest ewenement zupełnie obcej osobie, nikogo z rodziny. Trwało to 2 lata, zanim ustalono, czy on może dać tą nerkę, czy może do kasy bierze z tego powodu, do kieszeni, prawda, jakąś kasę. Także to w ten sposób. Muszę od razu uprzedzić, że na przyszły rok już mam kandydatów do wyróżnienia za ratowanie życia. To jest 6-osobowa załoga jachtu, która w sztormie na jeziorze na Mazurach w tym roku, w tym dosłownie miesiąc temu, zawróciła od brzegu, żeby uratować za osoby, które były przy jachcie wywróconym do góry dnem. Okazało się, że przy jachcie były 4 osoby, a w jachcie w kabinie zamkniętej już wywróconej łodzi były jeszcze 2 dzieci. Oni to wszystko te osoby uratowały. Myślę, że chyba zasługują, myślę, że moja opinia kapituła cała podziwa. Jest jeszcze medal w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest medal w dziedzinie kultury i sztuki. I tu właśnie jest m.in. poezja, ale i nie tylko, jest taniec ludowy. Laureatami medali są zespół Mazowsze, zespół tańca ludowego WCS-u. No i szereg różnych instytucji, ale są również osoby prywatne, które poprzez swoją działalność poetycką rozsławiają imię Polski. Bo ostatnim dziedziną jest rozsławianie imienia Polski. Jak wiecie, model jest Kościele Narodowym Polskim. Kościół powstał w Stanach Zjednoczonych i medal jest nadawany za osobą za rozsławianie imienia Polski w świecie. To tyle, jeżeli chodzi o medal, a teraz o tych wyróżnionych. Chciałbym powiedzieć, że księża Janusz i naszym bratem jest również Juan Carlos Cruz w Hiszpanii, bo był wyróżniony medalem Serce dla Serca życia jeszcze księdza Bogusława za ratowanie życia. Jest szereg osób bardzo, bardzo znanych, ale jest bardzo dużo osób, o których nic nie wiemy po prostu. Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że na własnym terenie robią wspaniałą pracę na rzecz ludzi. I stąd do wyróżnienia. Wracając teraz do poezji. Serce dla serca jako medal jest wdzięcznym tematem również dla poetów. Powstało wiele wierszy o sercu. Poeci, którzy otrzymywali to wyróżnienie, pisali również wiersze, a niektóre mam przy sobie.
ale chciałbym przedstawić Państwu taką balladę o sercu, którą napisał ksiądz Marian Kosiński z Kościoła Polsko-Katolickiego w Lewinie Brzeskiem, czyli tam gdzieś pod oponem na ziemi opolskiej. Wiersz jest bardzo ładny, tylko ja muszę powiedzieć o kudarym macie. I już czytam. Jeżeli serce to ten krwi żywej, która w ludzkim ciele nie zbawia z tym życia. Jeżeli serce to prawo miłości, którym obdarzył Bóg ludzi w krwi życia. Jeżeli serce to ludzka rodzina, która decyzją Stwórcy trwa do czesnej wiecie. Jeżeli serce to treść Ewangelii w dążeniu do wiary, nadziei, radości. Bowiem z serca oznacza istnienie, dane stworzeniu przez Boga wdzięczności. Jeżeli serce to także ojczyzna, wspólny wysiłek dla wspólnoty trudnych. Jeżeli serce to serce dla serc w mieście Lublinie dla przyszłości. Serce dla serc pulsuje z Lublina przyjaźnią, wiernością dla wspólnoty ładu. Serce dla serc wiernie przypomina o ludzkiej powinności o wspólnocie trudnej. Ten wiersz dedykował ksiądz Marian wszystkim wyróżnionym. Tak mniej więcej wygląda wiersz o sercu. Są inne wiersze, ale są również wiersze tego typu, że jak serce wygląda, że się składa z komu, prawda, że pompowane są, krew jest pompowana na cały organizm, bo tego rodzaju wiersze również wyróżnienie na się proszę. Jest taki poeta, świecki człowiek, Wiesiorkot ze Staszowa, ze staszowskiego stowarzyszenia poetów, który chyba ewenement również pisze wiersze na kolanie. Przy okazji, jakby tu się był z nami, to byście Państwo za pół godziny rzucili wiersz po tym, co się tu działo i oczywiście wiersze na sam. Także to tak to wygląda, nie wiem, księże Januszu. Zaśpiewamy jeszcze dla księdza Janusza dwie, trzy pieśni. Niech to będzie nasza kolejna dzisiaj. Thank you.
Dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży, która już nas chce niestety opuścić. Więc jeszcze raz dla naszej kochanej młodzieży, która wystąpiła, gromkie brawo. Za to, że jesteście, kochamy was! A teraz na estradzie pojawi się zespół Akro, to są też bardzo przyjacielscy ludzie, którzy będą nam tutaj uświetniać zabawę. Troszeczkę takiej chyba skocznej muzyki pograją. W tym się specjalizują, także jeśli ktoś chce tutaj skakać, to na parkę zapraszam. Thank you.
Żyje się raz, spróbuję sam, jak